O kurde! No, dobra. Jak mamy nagrany taki fajny początek, to zaczniemy z tym poradnikiem. Pokażę wam, jak odblokować wszystkie bronie w becie Battlefield 1. Spieszę się dlatego, bo to jest taki fajny bug, że pewnie szybko go naprawią, a chcę, żebyście mogli odblokować wszystkie bronie w becie, żebyście mogli się nimi cieszyć i żebyście mogli wypróbować wszystko, cały content. Także przejdźmy teraz do poradnika. Kurna, fajny mikrofon. Jak mogliście już zauważyć w menu gry, niektóre bronie są dla was zablokowane i żeby je odblokować, trzeba daną klasą postaci bardzo dużo się nagrać. Jest jednak easy trick, żeby kupić te bronie bez wbijania tych rank. Otóż wchodzicie na stronę battlefield.com, klikacie na kariera, następnie na Battlefield 1 i loadout. To jest taki battle log do BF1, gdzie możecie ustawić sobie wasz setup, wybierając karabin, pistolet, granat i inne. Twórcy jednak zapomnieli dodać te blokady, które uniemożliwiały kupienie... No to jest mój pies. Uniemożliwiały kupienie nam tych broni w kliencie gry. Także wystarczy, że kupicie tutaj te bronie, wejdziecie do gry i zaczniecie się nimi bawić. Mamy tutaj typowe apteczki dla medyka, nawet granatnik, który znamy z BF3 pod nazwą M320. Claymory supporta występują też w kilku wersjach. Po aktywacji tej miny przeciwpiechotnej może ulotnić się gaz lub zapalić otoczenie lub coś wybuchnąć, jak to zazwyczaj bywa w Battlefieldzie. Mam nadzieję, że ten szybki poradnik pomoże wam wypróbować wszystkie bronie dostępne w becie. Spieszcie się, bo ten bug pewnie zostanie naprawiony. Pozdrawiam, do zobaczenia na polu walki. Właśnie Dominik, się domyślam, kurde, że tam pewnie albo coś nagrywałeś, albo ten, a ja ci tam wjechałem, kurde. A to przeszkadza. Pewnie jakiś filmik robisz.